Andruty kaliskie są okrągłe, słodkie i bardzo delikatne. Od 200 lat wypieka się je wyłącznie w Kaliszu. Tutaj znajdziecie też jedyne w Europie technikum budowy fortepianów, najstarszy park miejski w Polsce oraz największy wizerunek świętego. Kalisz to miasto śmiałych eksperymentów. Kalisz leży we wschodniej Wielkopolsce, nad Prosną, w prawie równej odległości od Łodzi, Poznania i Wrocławia. Niektórzy badacze identyfikują miasto z Kalisją, wzmiankowaną przez Klaudiusza Ptolemeusza już w II wieku naszej ery. O wczesnym rozwoju przedlokacyjnego Kalisza zdecydowało m.in. położenie na przecięciu dróg handlowych, a przede wszystkim na bursztynowym szlaku łączącym Cesarstwo Rzymskie i Bałtyk. To, że starożytna Kalisja była Kaliszem, to tylko hipoteza. Natomiast dzięki archeologom mamy pewność, że już w IX wieku istniał tu gród plemienny, niezwykle ważny ośrodek młodego państwa Piastów. Kilkanaście lat temu za budowę wczesnośredniowiecznej warowni z wieżą obronną, palisadą i fundamentami romańskiej kolegiaty udało się nie tylko częściowo odtworzyć, ale też wypełnić życiem, codziennym życiem z czasów średniowiecza. O randze grodu we wczesnym średniowieczu świadczyła między innymi obecność książęcej mennicy, ale dopiero lokacja na prawie średzkim, dokonana w XIII wieku przez księcia Bolesława Pobożnego, dała początek miastu Kalisz, które znamy. Średniowieczny układ urbanistyczny w formie pary ulic przypominającej wrzeciono z systemem przecznic i prostokątnym rynkiem zachował się w ogólnych zarysach do dziś. Lokacja zapoczątkowała okres świetności miasta, który trwał aż do XVIII wieku lub, jak twierdzą niektórzy, aż do sierpnia roku 1914. W sierpniu 1914 roku, tuż po wybuchu I wojny światowej, Kalisz został prawie całkowicie zniszczony przez wojska pruskie. Mało kto zdaje sobie sprawę, że zniszczeniu uległo 95% substancji miasta, co przewyższa straty Warszawy podczas II wojny światowej. To właśnie Kalisz był pierwszym polskim miastem odbudowanym ze zniszczeń wojennych według zaleceń konserwatorów. Odbudowa, rozpoczęta w latach 20. XX wieku, trwała przez cały okres międzywojenny. Było to przedsięwzięcie o ogromnej skali, które przyniosło chlubę II Rzeczpospolitej. W wyniku działań wojennych zniszczeniu uległa ogromna część historycznej zabudowy. Ocalały jednak najcenniejsze kościoły i klasztory. Sprowadzeni pod koniec XVI wieku, w reakcji na rosnącą popularność kalwinizmu, jezuici odegrali ogromną rolę w rozwoju miasta. Manierystyczny kościół świętego Stanisława i świętego Wojciecha zachwyca odnowioną, zachowaną w oryginalnych barwach fasadą. Klasę renowacji doceniono, przyznając budynkowi nagrodę w konkursie Zabytek zadbany w 2021 roku. To w tym kościele na początku XVII wieku powstało pierwsze polskie obserwatorium astronomiczne. Jezuicka kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, sanktuarium świętego Józefa, imponuje późno-barokową bryłą. Wewnątrz kryje między innymi bogaty skarbiec z romańską pateną Mieszka III i słynnym gotyckim kielichem mszalnym darem Kazimierza Wielkiego. Kościół franciszkański świętego Stanisława Biskupa należy do najstarszych w mieście. Kompleksowa konserwacja i renowacja wnętrza oraz elementów wyposażenia podkreśliła piękno świątyni, przy okazji umożliwiając niezwykłe odkrycie. Tę polichromię odkryto w 2018 roku podczas prac konserwatorskich. Pochodzi z przełomu XIII i XIV wieku. Przedstawia świętego Krzysztofa z Dzieciątkiem. Liczy 16 metrów wysokości, 4 metry szerokości i jest największym tego typu wyobrażeniem w Europie. XVIII-wieczne wnętrze dawnego kościoła ojców Bernardynów robi wyjątkowe wrażenie dzięki pokrywającym ściany i sklepienia polichromiom oraz zespołowi ołtarzy. Te zagadkowe obiekty w kształcie monstrualnych rokokowych ornamentów zwanych rokajami namalował Walenty Żebrowski. W dekoracyjnych kompozycjach malarskich łączył świat rzeczywisty z wyobrażonym. Zakonnik zginął właśnie tu, podczas pracy, spadając z rusztowania.
Po kongresie wiedeńskim w 1815 roku Kalisz znalazł się w granicach należącego do Rosji Królestwa Polskiego. Nazywany Salonem Cesarstwa, był jednym z najważniejszych miast kongresówki, prężnym ośrodkiem administracyjnym, przemysłowym i kulturalnym. Z tego czasu zostało wiele budynków w stylu klasycystycznym. Styl tak się w Kaliszu podobał, że nawet 100 lat później architekci chętnie do niego nawiązywali. Doskonałym przykładem jest ukończony w roku 1936 teatr imienia Wojciecha Bogusławskiego. Architekt Czesław Przybylski zaprojektował budynek w stylu neoklasycystycznym z dwoma charakterystycznymi portykami. Półkolistym, ośmiokolumnowym od frontu i prostokątnym, czterokolumnowym z boku. Harmonijną i elegancką architekturę teatru dodatkowo podkreśla bliskość rzeki. Wielką atrakcją Kalisza jest park miejski. Założony w 1798 roku i zaprojektowany w stylu parku angielskiego, jest pierwszym publicznym parkiem miejskim w Polsce. Sukcesywnie powiększany, obecnie stanowi oazę zieleni i spokoju w centrum miasta. Na tym niezwykle bogatym przyrodniczo terenie rośnie 150 gatunków drzew i krzewów, w tym kilkadziesiąt pomników przyrody. Miłośnicy sztuki XX wieku też dokonają w parku odkryć. Moje ulubione to tańczące Eurydyki Augustyna Dyrdy, ucznia samego Ksawerego Dunikowskiego. Zmieniają się formy architektury, ale siedziba władz miasta pozostaje w tym samym miejscu od XIII wieku. Dzisiejszy neoklasycystyczny ratusz kaliski, podobnie jak zabudowa rynku, pochodzi z lat 20. ubiegłego wieku. Od wielu lat Kalisz tworzy i konsekwentnie realizuje gminne programy opieki nad zabytkami. Podejmuje również szereg prac związanych z rewitalizacją i lepszym wykorzystaniem dziedzictwa. Za pracę w zakresie ochrony zabytków został laureatem w konkursie Samorząd dla Dziedzictwa. Jednym z przykładów tych działań są prace przeprowadzone w budynku ratusza. Zagospodarowano wnętrze wieży, tworząc tu wystawę multimedialną oraz punkt widokowy z atrakcyjną panoramą miasta. Wyremontowano także niedostępne dotąd piwnice, tworząc stałą, interaktywną wystawę o historii Kalisza. Tym samym, obok funkcji administracyjnych, ratusz stał się atrakcją turystyczną. Podobnie postąpiono z basztą, stanowiącą pozostałość murów miejskich, gdzie powstało Centrum Kaliskich Baśni i Legend. Innym ważnym przedsięwzięciem była rewitalizacja kaliskich plant, które stały się przyjazną przestrzenią spotkań i rekreacji. Zobaczymy tu pomnik wybitnego kaliszanina, Adama Asnyka, a także pomnik książki upamiętniający bezcenne kaliskie księgozbiory zniszczone przez nazistów w czasie II wojny światowej. Kalisz przez większość dziejów był miastem wielu kultur. Na początku XX wieku tylko jeden na trzech Kaliszan mówił na co dzień po polsku i był katolikiem. O obecności prawosławnych, Rosjan, ale także Macedończyków i Ukraińców przypomina budynek dawnego Korpusu Kadetów z dobudowaną kaplicą, która po likwidacji korpusu pełniła rolę cerkwi. Dziś znajduje się tu Centrum Kultury i Sztuki. Dzielnica żydowska wraz z synagogą mieściła się w zachodniej części miasta. Gmina istniejąca od XIII wieku należała do najstarszych w Polsce i nieprzypadkowo prawa polskich Żydów uregulowano właśnie w statucie kaliskim. Przybysze z Saksonii, Brandenburgii i Śląska, zazwyczaj ewangelicy, dali początek rodom kaliskich przemysłowców, wytwórców tkanin, zabawek i instrumentów muzycznych. Symbolem ich pracy jest ta słynna marka instrumentów, przez 130 lat wytwarzanych w Kaliszu dzięki talentom i uporowi rodziny Fibigerów. Dziś w tych murach nie produkuje się już fortepianów, ale można zamówić aromatyczną kawę, a nawet zatrzymać się na parę dni. Warto to zrobić, bo Kalisz, miasto może najbardziej w Polsce niedoceniane, kryje jeszcze wiele niespodzianek.